To jest tak, że był taki długi czas w moim życiu, że kiedy grałem na koncertach piosenkę z filmu Złotopolscy, to myślałem i mówiłem o Ance, nie tylko o Ance. Dzisiaj rozmawiamy o niej, ale spotkaliśmy całą masę genialnych ludzi na planie złotopolskich. To był dar losu, naprawdę. Spotkanie z Anką, ale też z innymi aktorami. I wiesz co, podobnie jak co jest, jak widać, nieosiągalne do końca, ale podobnie jak wierzę w to, że na pamięć pięknych ludzi z naszego życia trzeba się uśmiechać i zawsze się uśmiecham, staram się uśmiechać. To chyba nie ma takich słów, których bym nie powiedział. A dlaczego? Nie dlatego, że powiedziałem do niej wszystko, kiedy żyła. Ale dlatego, że często mówiłem do niej już później. Niektórzy z was wezmą mnie za świra. Okej, nie mam z tym żadnego problemu. Wiecie, że jestem osobą wierzącą i człowiekiem, który ma jakieś przeczucie, że jest coś więcej. Czy tak jest? Nie wiem. Ale na tym opiera się wiara, że wierzymy w coś, co nie da się udowodnić, czego nie da się udowodnić. I zdarzyło mi się, i bezpośrednio po tym, jak Ani zabrakło, i zdarza mi się też nawet miejscami teraz, żeby wypowiadać niedopowiedziane. I proszę mi wybaczyć, ale jeśli tak właśnie jest, to kiedy mam albo będę miał coś do powiedzenia, to powiem. Ale nie tu. Nie dlatego, że to są jakieś tajemnice, tylko dlatego, że wierzę w to, że w jakiejś formie nie odeszła.